1 lipca wspominamy świętego Teobalda z prowincji, pustelnika. Teobald urodził się około 1017 roku w prowincji, w Szampanii, w rodzinie hrabiowskiej. Pomimo takiego pochodzenia nie podjął służby rycerskiej. Ze swoim przyjacielem Walterem udał się najpierw do klasztoru Saint-Rémy w Reims, potem do Pettingen w Luksemburgu, gdzie na swoje życzenie zarabiał jako murarz i parobek. Stamtąd wyruszył razem z Walterem na pielgrzymkę do Santiago, potem do Rzymu. Chcieli się także udać do Ziemi Świętej, ale w czasie pobytu we włoskim Salanigo Teobald na skutek praktykowanych umartwień zapadł na zdrowiu. Biskup Wicenzy, zorientowawszy się w jego wiedzy i cnocie, wyświęcił go wówczas na kapłana. Został następnie u Kamedułów mnichem eremitą. W pobliżu jako eremitka osiadła potem także jego matka. Teobald zmarł w opinii świętości w Salanigo 30 czerwca 1066 roku. Pochowano go najpierw w katedrze Wincenza, potem w opactwie Wangadica. Brat Arnulf, który był opatem w Sens, także uzyskał dla swego klasztoru jego relikwie. Kanonizował Teobalda w roku 1073 papież Aleksander II. Potem czczono go jako patrona węglarzy, dzięki czemu stał się również patronem karbonariuszy. W ikonografii przedstawiano go rozmaicie, jako kapłana, rycerza lub pustelnika, zazwyczaj z sokołem. Módlmy się. Boże, pod wpływem Twojej łaski święty Teobald, pustelnik, wybrał życie w samotności i w pokorze, aby należeć tylko do Ciebie. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem, oddzieleni od świata, przynosili godne owoce pokuty. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.